Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam stawiennictwo Matki Łaski Bożej Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 24 września 1997 roku Maria jest matką ludzkości w porządku łaski Drugi Sobór Watykański podkreśla tę rolę Maryi wiążąc ją z jej udziałem w odkupieniu dokonanym przez Chrystusa Maryja stała się tu na ziemi z postanowienia opatrzności Bożej Matką, żywicielką boskiego odkupiciela, w sposób szczególny przed innymi, szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana. Tymi słowami Konstytucja Lumen Gentium pragnie należycie uwypuklić fakt, że Maryja była ściśle związana z odkupieńczym dziełem Chrystusa, stając się w sposób szczególny szlachetną towarzyszką Zbawiciela. Przez gesty typowe dla każdej matki, poczynając od najprostszych aż po najtrudniejsze, Maria współpracuje dobrowolnie z dziełem zbawienia ludzkości, pozostając w głębokiej i trwałej harmonii ze swoim boskim synem. Sobór podkreśla także, że ta współpraca Maryi opierała się na ewangelicznych cnotach posłuszeństwa, wiary, nadziei i miłości. Oraz, że dokonała się pod działaniem Ducha Świętego. Przypomina też, że właśnie dzięki tej współpracy Maria otrzymała dar powszechnego macierzyństwa duchowego. Zjednoczona z Chrystusem w dziele zbawienia, które jest także duchowym odrodzeniem ludzkości, staje się matką wszystkich ludzi odrodzonych do nowego życia. Stwierdzając, że Maria jest dla nas matką w porządku łaski, Sobór podkreśla, że jej macierzyństwo nie ogranicza się tylko do uczniów, jakby mogło wynikać z zawężonej interpretacji słów Jezusa wypowiedzianych na Kalwarii niewiasto oto syn twój. Tymi słowami bowiem ukrzyżowany ustanowił głęboką, wewnętrzną, więź między Marią a umiłowanym uczniem który jest postacią typologiczną, o znaczeniu powszechnym, zamierzając w ten sposób dać ją jako Matkę wszystkim ludziom. Z innej strony powszechne oddziaływanie odkupieńczej ofiary i świadome współdziałanie Maryi z ofiarą Chrystusa nie pozwala na jakiekolwiek ograniczenie zasięgu jej macierzyńskiej miłości. Maryja spełnia tę macierzyńską misję, w kontekście swojej szczególnej relacji z Kościołem. Otaczając opieką każdego chrześcijanina, a właściwie każdego człowieka, prowadzi wiarę Kościoła ku coraz głębszemu przejęciu Słowa Bożego, podtrzymując jego nadzieję, ożywiając miłość i braterską komunię, pobudzając apostolski dynamizm. Podczas swego ziemskiego życia Maryja przez bardzo krótki czas mogła sprawować swoje duchowe macierzyństwo wobec Kościoła. Ta jej funkcja objawiła się jednak w całej pełni po wniebowzięciu i będzie trwała przez wieki aż do końca świata. Sobór stwierdza jednoznacznie, to zaś macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie, poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod krzyżem, aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Wszedłszy do wiekuistego Królestwa Ojca, Maria jest bliżej swojego boskiego Syna i tym samym każdego z nas. Może zatem sprawować w Duchu Świętym i w sposób bardziej skuteczny funkcję Matki, orędowniczki, powierzoną jej przez opatrzność Bożą. Ojciec Niebieski zechciał postawić Maryję blisko Chrystusa w komunii z tym, który zbawiać na wieki, może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za Nimi. Z kapłańskim wstawiennictwem Odkupiciela zechciał połączyć macierzyńskie orędownictwo Maryi. Funkcję tę spełnia ona dla dobra tych, którzy są w niebezpieczeństwie. I potrzebują pomocy doczesnej, a zwłaszcza zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego to do błogosławionej dziewicy stosuje się w kościele tytuł. Orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. Określenia te, ukształtowane przez wiarę chrześcijańskiego ludu, pomagają lepiej zrozumieć naturę oddziaływania Matki Chrystusa w życiu Kościoła i poszczególnych wiernych. Tytuł orędowniczki pochodzi od świętego Ireneusza. Mówiąc o nieposłuszeństwie Ewy, i posłuszeństwie Maryi stwierdza on że w chwili zwiastowania Maryja panna stała się orędowniczką Ewy istotnie swoim tak Maryja stanęła w obronie prarodzicielki i uwolniła ją od skutków jej nieposłuszeństwa stając się przyczyną zbawienia dla niej i dla całego rodzaju ludzkiego Maryja spełnia swoje zadanie orędowniczki we współpracy zarówno z Duchem Pocieszycielem, jak i z tym, który na krzyżu wstawiał się za swoich prześladowców i którego Jan nazywa naszym rzecznikiem wobec Ojca. Jako matka Maryja broni swoich dzieci i osłania ich przed szkodliwymi skutkami ich własnych grzechów. Chrześcijanie wzywają Maryję jako wspomożycielkę, uznając jej macierzyńską miłość. Która dostrzega potrzeby dzieci i gotowa jest spieszyć im z pomocą, zwłaszcza wówczas, gdy stawką jest ich wieczne zbawienie. Przekonanie, że Maria jest bliska tym, którzy cierpią i są narażeni na poważne niebezpieczeństwa, kazało wiernym wzywać ją jako wspomożycielkę. To samo ufne przeświadczenie wyrażana i starsza modlitwa Maryjna w słowach pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Jako matka i pośredniczka, Maria przedstawia Chrystusowi nasze pragnienia i prośby, i przekazuje nam Boże dary stawiając się nieustannie za nami,